3493 przyjęcia na oddziały. 15696 wizyt w poradniach specjalistycznych. 10934 porady udzielone w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To liczby, które pokazują, ile osób, a właściwie pacjentów, skorzystało z usług Zachodniego Centrum Medycznego w 2023 roku. Te dane pokazują, że od kilku lat, z roku na rok, szpital powiatowy się rozwija. To jest cały ciąg, cały proces zdarzeń, który miał miejsce i w którym Państwo uczestniczyliście. Za to serdecznie dziękuję. Nie byłoby tego sukcesu dzisiaj bez pracowników, którzy pracują w Zachodnim Centrum Medycznym. Większość pacjentów, które w 2023 roku skorzystały z usług szpitala, to osoby z terenu całego powiatu krośnieńskiego. To udowadnia, że szpital powiatowy nie jest wyłącznie dla mieszkańców Krosna czy Gubina. W statystykach ujęci zostali również pacjenci spoza terenu powiatu. To nie jest przypadek, z usług powiatowego szpitala korzystać może i chce coraz więcej osób. Dzisiaj można powiedzieć, że pretenduje do miana wzorowego małego szpitala powiatowego z solidnym fundamentem finansowym, świetną organizacją i również świetną perspektywą na przyszłość. A w 2023 roku w szpitalu działo się wiele. Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim, nowy oddział rehabilitacji przy ulicy Śląskiej w Gubinie, dwie nowe karetki czy instalacja nowoczesnego tomografu komputerowego. A 19 grudnia 2023 roku na świat przyszedł noworodek numer 2000 od momentu powstania spółki.